pani jest, pani proszę państwa, zaczynamy. Przepraszamy po przerwie, przepraszam, taka przedługała, ale też trzeba było ten umysł odświeżyć. Ludzie to opominają, żeby tutaj się zgadzać. Przechodzimy, proszę państwa, do jednostki numer 14. I teraz w jednostce numer 14 zarząd swojej zbiorowej mądrości przekazał, to jest tak, pozytywna. Nie da mi się tego? Nie. Opis jednostki strukturze przestrzennej. To jest, proszę państwa, mówiąc ten. Tak jest. Pierwszy, 16 punkt jest taki sam, tak jak dała, czy jest pozytywna opinia. A ten nieoznaczony punkt może to wyrzucić. Punkt 6 tylkowy. No, ten pisze, żeby te nieoznaczone punkty wyrzucić. Tak to jest. Się co jest. To były stałe. Kurde, co ja się napomnę, co tu teren przeznaczony pod zabudowę MW w obszarze kamieniołomu. Tu jest opinia pozytywna. Ja tu może Tomek pokażę. Rozmawialiśmy dzisiaj w Biurze Planowania Przestrzennego. Oni zrobili kopię tutaj ze starego studium. Dobrze byłoby zdecydowanie zmniejszyć ten stary kamieniołom pod Mucką. To jest gwiazda od Ulicy Jerozolimskiej. Opinia pozytywna, że należą mieć zapisy dopuszczające zmianę wysokości zabudowy. Głównie chodzi o nowe tereny, właśnie na obszarze. Już nie przeczytałem. Już przeszło. Tak jest. Dziesiątka wykreślenie, dlatego że jest. W punkt 19 weźmy opinię negatywną, dlatego że jest to w uwagach ogólnych. Natomiast dajemy punkt numer, wprowadza się punkt numer 20. Punkt numer 20, proszę państwa, to jest, wprowadza się ZU, czyli do zieleni urządzonej na terenie krzemionej możliwość zabudowy kubaturowej dla zakupy pozwalającej na działalność edukacyjną i dydaktyczną maksymum do 10%. Chodzi o co? Żeby w tym, tam chyba trzeba dać 20, bo 10 to jest. No. Tam trzeba, przepraszam, to będzie zmiana, panie Basiu, to 20%. Dlaczego? Dlatego, że na terenie, to jest teren, proszę państwa, bo z przodu mamy tam, gdzie jest Ziki teraz, a tu mamy, a to mamy tu, gdzie był Liban. Jeśli tam planuje się docelowo kiedyś ścieżki edukacyjne, mamy na tym obszarze również prochownię przy ulicy Soszowickiej, budynki prochowni, że mogłoby się okazać, że obecne zapisy nie pozwalają, żeby w ogóle ten teren w jakiś sposób, nawet i udostępnić zwiedzający sposób, w jakiś taki dosyć cywilizowany. Abstrahując do tego, że tam są, jest parę dróg. Czy jakieś uwagi ze strony państwa? Karwania nie odbywa się. W końcu, tylko żeby obszar 15. Tak, to jest 14 obszar. To nie jest ten obszar. Aha, proszę. 13. To nie ma. 13 obszar. Pani Basia jest też w tym obszarze, to tak 14. W ogóle nie ma. Nie ma. Jest kopie stary. My możemy zrobić przy tym zapisie, dlatego że przy tym zapisie 20% będziemy mogli coś zrobić. Nie wiem, drogę teraz mamy tą infrastrukturę. Ale już było planowane. Kadencję temu na powstała fundacja. No wiesz, no ale już nie ma tej fundacji. Nie ma fundacji, nie ma tej pani. A nie wygrać? Tak. A to już się zrobiło. Czy ktoś w tej sprawie? Gdzie jest kopie? To jest o, taka ta droga rokadowa. To jest droga na kopie. A kopie właśnie miałem zaznaczony. No właśnie. Bo daj krzyżu. Może żeby zaznaczyć kopiec. No. 21 powinien. Zaznaczyć dało trzy geograficzne kopie z Krakusa. Jako miejsce historyczne i widokowe. W załączniku graficznym kopii z Krakusa jako miejsce historyczne i widokowe.
Jest to dominanta w terenie. I tutaj zwiększenie do 20%. Czy ktoś w tej sprawie chciałby państwa? Nie, ale uwagę mam do tego. Dobrze. Do tego? Do jednostki. Do 15. No proszę. Bo tutaj w każdej w zasadzie jednostce, gdzie znajduje się stację metra, jest taki zapis, że w rejonach przystanków kolejowych, właśnie nie metra, tylko kolejowych. W rejonach przystanków kolejowych koncentracja zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkania w zwiększonej intensywności. No tutaj nie ma zbyt duże ryzyko. Ale to nie musimy zrobić zapowiedzi. Ale pani na swoim, są wszędzie tereny zielone. Tam była, państwo pisaliście, żeby chronić ulicę. Nie, myśmy pisali. Chronienie ulicy. Nie chronienie, tylko wpisanie. Ulicy Robotnicze, to jest pisane przez biuro ochrony. Ja nie wiem, co tam jest takiego do ochrony tego. Czy budynki, żeby pozostały w ochronieniu budynki przy ulicy Robotnicze? Nie, drzewy praktycznie. Nie są budynki. No i dwa budynki tam kolejowe. Ale tu wiesz, że są te... Ale chodzi o charakter zabudowy kolejowy. To się go o 14, bo być może moja uwaga nie jest zasadniona. To może się odnosić do pozostałej części 13, która jest niżej, niż na siedzinie. 13. Ale niżej, jeszcze niż to jest tutaj 14 i jest tu mamy jakiś przepis kolejowy jeszcze. Może się odnosić do drugiej, do tamtej stacji kolejowej. A gdzie pan tu ma stację kolejową? Krzemionki, chodzi o stację Krzemionki, tak? Nie, właśnie Krzemionka. Monarka jest w samym rogu jeszcze. Dobra, to ja chcę myśleć o tym. Ona jest tak. Chyba może te zabawki trzeba pobierać. Kupimy. No wydaje się. Tak jest. A tak właśnie będzie pisać. Dobrze, to przechodzimy do. Rozumiem, nie widzę. Przechodzimy do obszaru numer 30. Pani Basiu, ale ja mam po kolei mamy 30, no a nie mam. Ale po kolei po 14 jest 15, nie było. Ale, no, ale Basiu nie ma znaczenia, gdzie tą jednostkę 15 rzucimy. Spokojnie. Numeracja obszaru nie idzie. Proszę państwa, jakby pan Tadek mógł z paluszkiem pokazać numer 30. Proszę państwa, obszar numer 30 to jest rejon Wagrów. Jest tutaj Zakole Wisły. Zakole Wisły. Tu jest ulica Golichówka, ulica Mierzeja Wiślana, Bagry. A ten przewód to co to jest? A Saska. Tak. Teraz tak, nasze uwagi dotyczą. Jak ogólnie powiem potem tekst. Przywrócenia tego terenu do ośrodków działkowych, czyli tego tutaj, bo tu jest Koszykarska, Koszykarskie, ZPU, tak jest. Druga rzecz, wprowadzenie tutaj strefy, bo dziwną sprawą jest tak, że poza terenem zabudowanym mamy strefę co najmniej 50 metrów, mówię co najmniej, natomiast tu się nagle okazało, że mamy do zabudowy wysokiej nad samą i to jest odniesienie również do tego, cośmy rozmawiali, we wcześniejszych, żeby odsuwać od Wisły wysoką zabudowę. Tak. Ale ja muszę mieć to wziąć. Oni to przerysowali ze starej strony. No tak, ale my po to rozumiem, jesteśmy mądrzejsi. Ale w miejscowym planie jest inaczej. W miejscowym planie jest inaczej. Tu jest kwestia. Potem jest zmiana. Dopuszczenie tutaj tej zieleni dopuszczone, żeby można było budować kubaturę. Bo teraz by nawet, proszę państwa, według tego zapisu nie można by budować na tym terenie ornika, jakby powstał dzień. Ja myślę, że lepiej zrobić też po kolei, bo to ja tylko mówię w sposób ogólny i odnośnie wagów. To były te uwagi. Teraz tak. Wysokość zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w jednostce 30 nie powinna przekraczać 25 metrów. I tu jest zgoda, tu jest pozytywna opinia. Cały ten punkt 21 jest przepisany, to co miałem. Obszary, teraz tak, 22 też jest opinia pozytywna, tu się też pojawiają kawiarnie. Chodzi o teren wokół Bagów, miejscowe planie, żeby były
W odniesieniu do miejscowego planu, który jest teraz, chodzi o tereny, że brak tej otuliny obecnej. Jedna uwaga do tego i prośba o wprowadzenie tego zapisu. Jakbyśmy rozmawiali w dużym planowaniu przestrzennego. To jest takie oznaczenie terenu cypla. Panie Jacku, zapraszam do punktu. To jest 27. Tak, jest. 27. Dobra, jest. Dobra, wiąże ten problem. Pamiętam. Proszę Państwa, dalej, czyli tutaj wiemy, o co chodzi, tutaj nie, pozytywnie. Tereny obrodzynek ogródków działkowych znajdujących się pomiędzy ulicą Saską, Nowochódzką. Tu jest zmiana, tu jest poprawka w stosunku do komisji. To jest obszar numer 30, już momencik. Nie ma, rozumiem uzasadnienia po prostu. Tak jest, bo to trzeba krótko, bo to jest naprawdę szkoda się rozbudowywać i zaś o tych naszych kawiarniach. Następnie 23. To jest błędny zapis. Golikówka, tu była ta wątpliwość. No nie, nie wątpliwość, tylko ja przesłałem panu Tadeuszowi, ale pan to już widzę, że wypowiem, że tak ma nie ma pamiętam. Planowana studium rozbudowa ulicy Golikówka, ale planowie rozbudowa ulicy Golikówka nie ma rozbudowy. Nie ma rozbudowy Golikówki, tylko tu jest zmiana. Ja napisałem, żeby trasy skorygowanie przebiegu trasy ciepłowniczej na odcinku przy ulicy Golikówka. I to nie jest rozbudowa, tylko to jest planowana w studium przebudowa. No to rozbudowa zmienić na przebudowa, tak? Przebudowa nawet nie. To jest sam nowa trasa. Ja rozumiem, tylko czytam, czy... Ale panie Tadeuszu, ma pan literalnie to, co ja przesłałem panu? Ja patrzę na to, co zarząd. Nie, bo to jest temat do myśmy wczoraj rozmawiali na ten temat, tylko dzisiaj zbyt mało czasu rozmawialiśmy na ten temat. Tak, żeby wchodzić, mówię, zbyt mało było czasu, żeby się... Ale ja to napisałem, to na fakie poprawki przesłamy. Niech pan to czyta, to co ja mam, bo ja tego też nie mam przy sobie. Znaczy zapis mój był taki, że zmiana przebiegu trasy ciepłowniczej na odcinku przy ulicy Golikówka zgodnie z wariantem 3 oraz uwzględnienie układu połączeń z ulicą Golikówka, Myśliwska, Mały Płaszczyk. I to jest napisane. No, chodzi mi druga część. No, chodzi mi to jest tylko trzeba dopisać, że planowane studium przebieg trasy ciepłowniczej na tym odcinku powinien zgodnie z wariantem 3 i jest dobrze. Ja bym panie właśnie tak zapisał. Przewidany w studium przebieg trasy ciepłowniczej na tym odcinku powinien być zgodny z wariantem numer 3 przygotowanym przez RG 2008. No, ale jest dobrze. Mówię. Korekta przebiegu trasy ciepłowniczej na odcinku. Ale nie przebieg. Korekta. Przebieg trasy powinien być zgodny. No to... Ja myślę, że to, co pan Jacek mówi, też pan. To będzie no i to pan. Może na też korekta, no bo to sugeruje zmiany. No i to mi chodzi. Korekta przebiegu. Korekta przebiegu trasy przepływniczej na tym odcinku tak jest. Na odcinku przy ulicy Golikówka. Nie ma problemu. Pozytywnie. Należy następnie. Powinna być zgoda. Rozszerzenie obszaru MW i tu jest opinia negatywna odnośnie zarządu, że należy rozszerzyć obszar MW od Małego Płaszowa, rejon Kościoła do Orlika, teren istniejącego chodnik z przeznaczeniem na obiekty sportowe rekreacyjne Hala Basen-Mosko. Oznaczenie tego terenu ZDF nie uniemożliwi jakąkolwiek rozbudowę obiektów sportowych. Zarząd proponuje wprowadzenie zapisu. Zmienić przeznaczenie obszaru ZDF. Nie, ale ja pan tu powiem, z czym, dlaczego jesteśmy negatywnie do tego nastawieni. Z prostej przyczyny. Otóż, proszę Państwa, to jest ten obszar. To jest. Jeden obszar. To uprawą dzieje. Tylko pan Tadek tutaj tak przybliża, że ja się mogę skoordynować. Proszę Państwa, to jest ten obszar. Tu jest teren między. Tu jest kościół i to jest ten obszar.
jeśli byśmy doprowadzili do tego, że mielibyśmy MW, no bo tak, tak Państwo panujecie. Nie, no ale to nie jest aż dotąd. No nie, ale cokolwiek by nie... Ja to czytam, przepraszam bardzo. Państwa zapis jest następujący. Propozycja zapisu. Należy rozszerzyć obszar MW od Małego Paszowa, rejon Kościoła, w kierunku Orlika Katedralnej Istniejącego Wieku Orlika. To proszę Państwa, byłoby gdzieś dotąd. Ale to nie chodzi o to. Ale to nie chodzi o to. Tylko, że proszę Państwa, to jest olbrzymie niebezpieczeństwo. Z jednego podstawowego... z jednej podstawowej przyczyny. Podstawową przyczyną jest to, że jak ktoś się w studium znajdzie i w planie potem, to nagle się okaże, że ten teren zostanie sprzedany. Bo my, żeby... Tak, no bo jeśli teren gminny... Zgoda. Zgoda. No, zgoda. No, myśmy jeszcze dopisali, że z przeznaczeniem na teren boisko hali wielofunkcyjnej. Ale nie ten tu. No dobrze, ale tego nie mamy, ale nie mieliśmy to, że teraz wprowadzamy ZS-y, bo nam zgadza prowadzenie ZS-y. I my, proszę Państwa, proponujemy tutaj zapis. Zmieni przeznaczenie i tak dalej. No, na ZS. To jest punkt, który... 25. Tak jest. Panie Jacku. 25 poprawcy. No tak jak było. Punkt 25. Zmienić przeznaczenie obszaru ZM od Małego Paszowa w rejonie Kościoła do Orlika wraz z niesiącymi budynkiem działkowym i ograniczonymi ulicą Koniecówka na obszar ZS z możliwością budowania obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak hala, basen, boisko. To jest za dużo. Nie możemy całego terenu... Logika. Nie możemy całego terenu przeznaczyć na ZS. To, co ja proponowałem, to chodziło o to, żeby wydłużyć tutaj, w tym obszarze, pod MW. Rozumienie MW, ten argument do mnie, że to jest niebezpieczeństwo, że ktoś padnie na pomysł, że jest MW, to robimy plan i robimy tutaj bloki. Nie przejdzie nam to, że wprowadzimy ZS na całości. Co to jest za linia, co tam? To jest droga. To do tej drogi może. Ja bym to zrobił. Działki, proszę Państwa, działki są, proszę Państwa, do tej linii. Tu są działki, tu są działki. To jest droga. Sorry. Uważam, że powinniśmy, jeżeli wprowadzamy to ZS, to wprowadzamy go, możemy go wprowadzić w tej linii, w tej konstrukcji wariantu. Odtąd, dotąd. Tylko, że zostanie znowu ten cyfer. Więc pytanie, tylko też chodzi o to, że czy ZS ma takie, będzie miało takie same parametry jak ZU, że w ZS możemy zrobić zieleń urządzoną, czyli park, ogródek jednostki, żeby się za chwilę nie okazało, że mamy ZS, w którym nie możemy zrobić aleje parkowych i placu zabaw dla dzieci. Bo dzisiaj nie mamy takiego sformułowania jak ZS. My wiemy, o co nam chodzi i Biuro Planowania też wie, o co nam chodzi. Bo oni chcą dokonać zapisów przy ZS-ie. Znaczy, oni chcą dopiero wprowadzić taki zapis. Tylko, że ja mówię, ja nie jestem za tym, żeby wprowadzić ZS na całości, bo też nie wiemy, jakie parametry będą określone w ZS. Znaczy, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Znaczy, brak konsekwencji postępowania Wydziału Planowania Przestrzennego jest następujący. Jakby się Wam przesunął, Panie Darku, na tamte ogródki działkowe, to my tu mamy ogródki działkowe, zieleń urządzenia. Oni się moim zdaniem pomylili, bo w opisie, to co powiedzieli... A tu jest ogrody działkowe jako zieleni urządzone. Proszę Państwa, na zieleni urządzone nie można robić nic oprócz koszenia trawy. Ale w opisie... Ale w opisie mogę ten zeszyt, co mamy z urzędu? Z 30. Pierwszą stronę z 30. Także jesteśmy przeciwni, mówi przekształcenie w teren. Zieleń urządzona, ja przeczytam. Kierunek zmian w strukturze przestrzennej. Zieleń urządzona pomiędzy ulicą Lipską i Nowochódzką oraz pomiędzy ulicą Lipską i ulicą Golikówka do przekształcenia jako teren rekreacji i wypoczynku. Czyli wpisują literalnie jako zero, ale mówię, to jest kwestia, że nie jest to samo w rysunku, co jest ten jedziny. Ale na moje pytanie,
Pani dyrektor, co jest w sytuacji, kiedy tekst nie zgadza się z załącznikiem graficznym? Odpowiedziała, że to się musi zgadzać. Bo na ważności tekstu to jest sukiem, a nie odwrotnie. Ale Zygmunt, to jest najnormalniej świecie pomyłka. To jest tak samo, jak przy ogródkach działkowych mówią, że no nie przeciągnął linii. Nie wiemy, czy nie przeciągnął, czy miał nie przeciągnąć, czy przypadek, czy ten. I dlatego myśmy zresztą mieli w naszej uwadze, znaczy jakby nasz było to, że ZN zmieniamy na ZU. Zresztą potem, bo ty chyba już przyszedłeś, jak ja mówiłem też o tym, tak, o tym terenie, to ona powiedziała, że jak zrobimy wszystko na ZU, bo w ZN nie możemy też, proszę Państwa, jest inny problem, że w ZN nie możemy wybudować drogi. W ZU drogę możemy wybudować utwardzoną, a w ZN nie wybudujemy. A w momencie przebudowy tego droga ma zmienić swój przebieg. Golikówka, która dzisiaj jest w trasie ciepłowniczej, ma nam przebiegać tędy. ZN nam to uniemożliwi. Więc idea i mojej poprawki była taka, że wprowadzenie zmiany tego ZN na ZU, jeżeli chodzi o obraz, i doprowadzenie do tego, że powiększenie tej strefy, no bo tak naprawdę nie było nic innego. Natomiast jeżeli prowadzimy ZS, czyli tę zieleń sportową, to ja bym ją wprowadził, dobra, no to zróbmy ją powiedzmy na tym odcinku. No trudno mi jest powiedzieć jak, bo też jest pytanie, jakie będzie miała zapisy. Bo jeżeli zieleń sportowa uniemożliwi nam zrobienie alejek, na placu zabaw, nie wiem, może będzie takie dopuszczenie. Jeśli dopuszcza kubaturę, to no jeżeli jest, to musi być. No to okej, no to możemy w takim razie zrobić, że tak, ten fragment, czyli do Orlika. Ja bym proponował, żeby to zapisać teraz, jaki odcinek to ma być, czyli musimy, trzeba by zmienić. Czyli do Orlika. Trzeba by, proszę Państwa, zmienić zapis. No ale jeszcze nie na całej szerokości, tak? Tylko jak już to trzeba podzielić. Bo od Pętli do Orlika to masz też to. A pan Jacek chce zrobić tu. ZS. A resztę chce zrobić ZU. Jeszcze ograniczyć tej płaszczyźnie. To znaczy, ja bym, to jest tak, wydzieliłbym drogę, że teren zawarty pomiędzy drogą. Ja bym mapkę do tego zrobił. No, zapis to zapis i tak musi być. Bo teren powinien być, teren zawarty pomiędzy drogą przy ogródkach działkowych. Wzdłuż ogródka działkowych. I na wprost ulicy Myśliwskiej. I przedłużeniem ulicy Myśliwskiej. I przedłużeniem ulicy Myśliwskiej przed kierunku trasy ciepłowniczej. Obecnie ZN przekształcić na ZS. Nic ZU. 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 ZS. ZS. Nie śpimy. Mówicie o ZS. ZS. Zerujcie o tym terenie. Tak, tak. Przekonujemy się, że osiedle Zyska, proszę Państwa, to ZU z kolei. Możemy się podzielić taką wątpliwością jedną, bo z jednej strony ZD, z jednej strony najbardziej zrozumiałem też z mojej strony, ale z drugiej zobaczyli Państwo, że to, ten ziemię może nie być celowo tutaj postawione jako komentarz przytyczany odpisu. Jeżeli go zabudowujemy, ale mówię, to jest w dole, to jest poniżej terenu, tam jest obniżone. Dlatego ja mówię. Nie przybliżamy się do Wisły, tu zostawiamy przecież teren. My nie wybudujemy, żeby mieć świadomość, my nie wybudujemy na całości nie wiadomo ile, bo jak tu nam nawet, jeżeli ta zabudowa wyszłaby nam w tym obszarze, czyli na przedłużeniu kościoła, i tak mamy wysoki kościół, wysoką plebanię. Ale tu mamy przecież osiedle wybudowane od tej strony. Raczej tego nie zabudujemy. Tu ten korytarz zostanie. Trzeba mieć pod uwagę, że to jest, no jest trochę metrów. Więc jeżeli zrobimy tutaj, to nie zamykamy tego korytarza. A to, że dajemy taki zapis, to jest zapisem uniwersalnym. Trudno nam zadać, że ramki. To daje możliwość następującą, że ten obszar stanowi rezerwę terenową jakichś usług sportowych dla tego obszaru. Nie będzie już innej rezerwy. Nie będzie innej rezerwy. Po pierwsze, nie mamy tu ogródków działkowych. Po drugie, najważniejsza rzecz. Właścicielem tego terenu jest gmina miejska Kraków. ZS. Dalej do ZS i też w kontekście tego, co zapytałem o wysokościowce, docelowo, to, bo to jest tak naprawdę ostatni teren też na usługi typu publiczne. Może wrócić szkoła, a czy ZS jest kierunek? Szanowni Państwo, na myślenie, co najbardziej wskazane by było tak.
tutaj ze dwóch, czyli ziemi urządzona, tutaj co pan Jacek mówił, zieleń sportowa i resztę zieleń urządzona. Bo jest. I tak mieszkańcy... Ja na mnie. Ale nic się nie stanie, jak tu będzie ZS, bo jak trzeba będzie jakieś boisko zrobić, czy ogródek, to na zieleni, nie, to na tej zieleni nic pan nie zrobi. Znaczy nie. Na ZS zrobisz, tylko na zrobisz kubarków. No właśnie, na odwrót. Ale słuchaj, ZS na pewno dopuścicie jakieś ścieżki z drogami, jak tutaj podpowiadają. Nic się nie dzieje, ja bym to jest bezpieczne za alejki. Szanowni Państwo, mieszkańcy już z tego co wiedzą, tutaj na tej części, gdzie jest MW, mają obiekcje i mówią, że będą wprowadzali zmiany, żeby nie było tutaj górnictwa. Że czego nie było? Ale nie było. A Panie Adamie, ja Panu powiem tak, normalnie... Co? Poszerzenia całego... Nie, ale chcieństwo, powiem tak, powiem szybko. Ale mają prawo... Ale Panie Adamie, ja mam prawo do tego, wnioskuję, żeby w Płaszowie zburzyli wszystkie bloki, bo całe zło w Płaszowie pochodzi z bloków. Łączenie trzania, schronów... Ja tylko mówię co? No nie, tylko mieszkańcy. No bo to nie będziemy do tego mówić. Panie Adamie, ale wie pan co to mówię? No ja rozumiem, nie wiem, kogo od czci i wiary na stronach internetowych, czy mnie, czy Zygmunta, czy nas obu, mieszkańcy, że powiedzieliśmy, że nikt nikogo tutaj nie zapraszał. Było takie sformułowanie na jednym spotkań i dyskusja się odbyła na forach publicznych. Pan Tadeusz na pewno myślę, że dobrze wie. I wtedy nam zarzucano, że jakim prawem my się w ten sposób w ogóle wyrażamy. Ja wolałbym i myślę, że jeżeli ktoś mieszkał w Płaszowie 20 lat temu, to wolałby, żeby tam były błonia, żeby tam było otwarte, żebyśmy nie mieli generalnie tych problemów, żeby były domki jednorodzinne. Panie Adamie, jeżeli mamy, domyka się jakiś obszar, mamy zabudowę blokową, bo po jednej stronie mieszkają ludzie się wybudowali, po drugiej się wybudowali, bo ja nie bardzo rozumiem, że mieszkańcy by teraz chcieli, żeby działka, która jest gminna, przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne, nagle nie było, to już poszliśmy w jednym kierunku, że na Płaszowskiej wywalczyliśmy teren, który był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, przeznaczyliśmy pod ogródek jordanowski, bo faktycznie tam nie było nigdzie już miejsca na zlokalizowanie ogródka jordanowskiego. Ja widzę rozwiązanie tego problemu. Mianowicie, mieszkańcy bloków, ci, którzy protestują, kupują tą działkę od miasta. Ale, szanowni państwo, ja tylko mówię, jaki jest głos mieszkańców. Dlaczego by się tu akurat nie robiło? Ale ja się nie mówię. To jest w ogóle jeden blok i zostawić tereny zielone. No i to dlaczego nie? Dlatego mieszkańca. Kupić sobie ale nie są. Proszę Państwa, jesteśmy już pół do dziewiątej, wchodzimy w czystą spór akademicki. Naprawdę temat bloki kontra ci, którzy mieszkali, kto był pierwszy, to wszyscy wiedzą. Nikt nikogo nie zapraszał, to jest też fakt i też nikt nikogo nie wyprasza, natomiast każdy chce żyć. Pytanie jest tylko, że te warunki zbrucze nie może tak być, że jak ja mieszkam w bloku, to już przede mną ja muszę mieć widok na bawę, bo nie ma możliwości budowania innego, a ten, który funkcjonuje w domu z boku, bo jest w domku, to jest w tym cześć B. Wszyscy musimy się nawzajem szanować i nie ma możliwości takiej, żeby blokować innych tylko dlatego, że już jest w postępowaniu, bo on już kupuje mieszkania. Tak jak było to, na przykład pani protestowała, jeszcze nie kupiła bloku przy ulicy Przemóz, a wyzwaniała do dzielnicy, znaczy przy Mysickiej, przy Płaszowskiej, a już wyzwaniała, że jak będzie blok, to ona już będzie protestować, a jeszcze tylko nie zasiedliła. Tylko już widziała potencjalną możliwość wybudowania. Ja tak jak opisuje, że nie mogą protestować, ci co kupią. Nie, ci co kupią, to muszą akceptować, że on ma możliwość dalej wybudowania. Panie Adamie, akurat tu poruszamy to, co pan powiedział, to jest zupełnie inny temat. Nie, proszę was. To jest zupełnie inny temat. Proszę Państwa, wydaje się najbardziej sensowne wprowadzenie tutaj ZS-u i wprowadzenie tutaj ZS-u z możliwością budowania infrastruktury, zostawiamy ZN, znaczy nie ZN, tylko ZU na terenach, które w chwili obecnej stanowią działki. Jedna, ale tylko nie jedna na ten, bo mówię cały czas po prostu jak najbardziej, to zastanówmy się, wiem, że nie masz czasu.
jest to, że jak kiedyś mieliśmy ewentualnie wizję co do tego terenu i pytanie, czy wysługi publiczne, ja wiem, że to jest na nowy zapis. Nie ma...